Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Zaczęła się jesień, a wraz z nią dłuższe noce, czasy duchów, wywoływania duchów i różnych innych strachów. Także we Flixtalku, czyli podcaście, w którym odkrywamy klasykę kina na nowo, w październiku zajmiemy się wszystkim tym, co nas straszy. W kolejnych odcinkach przyjrzymy się temu, jak kino próbowało duchami, wampirami, zombie i innymi satanistycznymi siłami przestraszyć nas w latach 50., 60. i 70. Wszystkie najważniejsze filmy, jak zwykle, możecie oglądać na Flix Classic. Adam, rozmawialiśmy już trochę o horrorach i w przypadku Dario Argento, i w przypadku Nosferatu. Ale kiedy rozmawialiśmy właśnie o Nosferatu jako jednym z takich pierwszych horrorów w historii kina, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przez tak długi czas ten gatunek nie był bardzo popularny. Nawet w latach 30., kiedy pojawiają się horrory Universalu i później trochę takich B-klasowych produkcji, to nie jest jakiś taki wiodący gatunek kina rozrywkowego. Mam wrażenie, że dopiero właśnie w latach 50. i 60. się to zmienia. Czy też masz podobne wrażenie? Chyba zresztą to nawet nie jest tylko wrażenie, tylko po prostu tak było. Horror stał się bardziej mainstreamowy. W latach 60. zaczęły się pojawiać pierwsze horrory, które zdobyły też takie uznanie artystyczne, żeby wspomnieć Dziecko Rozmery czy Egzorcystę. I to był właśnie ten moment, kiedy kino grozy zaczęto traktować poważnie. Może to być związane z tym, że dorosła nowa publiczność. Może to być związane z tym, że filmy zaczęły być kierowane trochę do innej publiczności niż wcześniej. Może to też być w związku z tym, że poluzowano nieco cenzurę filmową dotyczącą zarówno przemocy, jak i taką dotyczącą wątków erotycznych. No bo horrory są nierozerwalnie zrośnięte z obiema tymi sferami ludzkiej psychiki i to między dwoma elementami, które cenzura bardzo chętnie wycinała. Ten wątek targetowania jakby nowej publiczności wydaje mi się szczególnie ważny. W latach 30., 40., w dużej mierze też 50., takie klasyczne kino hollywoodzkie, zwłaszcza robione przez te duże studia, było tak tworzone, żeby każdy film mógł być dla każdego. Oczywiście były różne gatunki i różne typy filmów, ale ostatecznie to zawsze miała być rozrywka dla całej rodziny. Nie było czegoś takiego jak publiczność niszowa, jak odbiór jakiś taki bardziej kultowy, a właśnie gdzieś od lat 50. i 60. się to zaczyna i właśnie horror jest jednym z takich gatunków, który wielu widzów pewnie nie przekonywał, ale z drugiej strony znalazł sobie jakąś taką nową, bardzo mu oddaną publiczność. No bo w ogóle w hollywoodzkim kinie, w amerykańskim kinie, nie właśnie nie hollywoodzkim, amerykańskim, okres powojenny, to jest taki moment, kiedy rozpada się to dotychczasowe status quo, kiedy w 1948 roku zostaje rozbity monopol amerykańskich wielkich wytwórni na wyłączną dystrybucję i zaczyna się złoty okres niezależnych producentów i to takich niezależnych w prawdziwym tego słowa znaczeniu, nie tym, co w latach 90. nazywano kinem niezależnym, kiedy to właśnie starczyło kilka tysięcy dolarów, żeby zrobić film, który następnie mógł być oglądany w całych Stanach Zjednoczonych i mógł zarobić kilkadziesiąt tysięcy dolarów, czy nawet w kilku przypadkach przekroczyć magiczną granicę miliona, co oznaczało dla takiego niezależnego producenta ogromne zyski. Poza tym pojawiła się wspomniana wcześniej nowa publiczność, no bo koniec lat 40., początek lat 50., no to jest taki okres w Stanach Zjednoczonych, kiedy społeczeństwo zaczyna się bogacić bardzo mocno i klasa średnia wyprowadza się z centrów miast, wyprowadza się na te słynne przedmieścia, które znamy z dziesiątek amerykańskich filmów, które sprzyjały takiemu właśnie domowemu spędzaniu czasu przed telewizorem, bo to też okres, kiedy pojawia się telewizja, a kina, wszystkie wielkie kina mieściły się w centrach miast i zaczął się problem hollywoodzkiego kina. Natomiast pojawiły się takie zjawiska jak na przykład kina samochodowe, które oczywiście istniały też już wcześniej w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj nagle one stały się takim nowym elementem kultury młodzieżowej. W ogóle lata 50. to też jest przecież, też już pewnie o tym wspominaliśmy, pierwszy taki okres chyba w historii kultury, gdzie to właśnie ci młodzi ludzie, nastoletni ludzie, dwudziestoletni zaczynają nadawać ton kulturze. To właśnie dzieła kultury skierowane do nich zaczynają być tym, co dominuje. Wcześniej to jednak zawsze miało być to do tego statecznego, mieszczańskiego odbiorcy, powiedzmy w wieku średnim, który mógłby obejrzeć sztukę teatralną, pójść do kina, posłuchać koncertu z dziećmi, z teściową, z żoną itd. A tu zaczyna się dywersyfikacja widzów i
zaczynają się pojawiać po prostu przestrzenie, w której ci niezależni filmowcy mogą sobie znaleźć publiczność, która akurat taki, a nie inny film będzie lubić. Bo przecież to też nie mówimy o takim okresie, kiedy te hollywoodzkie wielkie wytwórnie chociaż trochę straciły władzę, to jednak w dalszym ciągu w Los Angeles działa się kinematografia. Jednak kilkanaście procent tego miejsca na rynku zostało zwolnionych. No i szybko ta nisza została wypełniona przez właśnie takich niezależnych filmowców, którzy właśnie dostarczali też horrory. A horror to też jest taki gatunek, transgresyjny taki gatunek, który dostarcza widzom takich niestandardowych atrakcji, więc szczególnie młodzież była zainteresowana takimi filmami, które dawały im coś innego niż to, co mogli oglądać w telewizji, niż to, co ich rodzice oglądali w telewizji. Do tego amerykańskiego wątku wrócimy jeszcze zaraz, kiedy porozmawiamy sobie o filmie Dom na przeklętym wzgórzu, ale wcześniej trzeba jeszcze wspomnieć, że w tym samym czasie właśnie w Europie też zaczyna się odradzać przemysł taki komercyjny, rozrywkowy. Mówiliśmy o tym trochę przy okazji właśnie Dario Argento, który później w latach 70. już bardziej był jednym z najlepszych tego przedstawicieli, ale właśnie po raz pierwszy w historii, na dobre, to Europejczycy też zaczynają, zwłaszcza od lat 60. rywalizować z Amerykanami. I tego będzie dotyczył właśnie nasz przegląd horrorów. To nie jest tak, że w październiku chcemy się zająć całą historią kina grozy. Raczej skupić się właśnie na tym jego złotym okresie od końcówki lat 50., gdzieś powiedzmy do połowy lat 70., kiedy to różne, można powiedzieć, pobudki sprawiały, że horrory powstawały na całym świecie. I były to takie czysto komercyjne pobudki, właśnie jak w przypadku kina klasy B, kina niezależnego, ale też trochę bardziej artystyczne horrory i poszukiwania, które odbywały się na całym świecie. Będziemy też mieli jeden meksykański film w naszym przeglądzie, bo chcemy spojrzeć na różne kraje. No ale właśnie chcemy też skupić się na horrorach takich w prawdziwym kinie grozy, w rozumieniu metafizycznej grozy. Oczywiście horrory też często straszą nas postaciami seryjnych morderców, ale mam poczucie, że slasherami może jeszcze zajmiemy się w przyszłości. Natomiast póki co w kolejnych odcinkach właśnie zobaczymy, jakie rodzaje potworów nieumarłych najczęściej straszyły nas właśnie w latach 50., 60. i 70. I ten krótki przegląd właśnie zaczynamy od Hollywood, czy w zasadzie od tego, co obok Hollywood właśnie w latach 50. wyrosło. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream, but no more sun you'll ever see. For evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip. No i tu trzeba wrócić właśnie do tego, o czym wspomniałeś. To znaczy, że amerykańskie wytwórnie na chwilę tracą jednak jakąś część rynku. Procesy antymonopolowe działają w Stanach Zjednoczonych od późnych lat 40., kiedy Paramount przegrywa słynny wyrok sądowy, który nakazuje sprzedać kina wytwórniom. Nie mogą już jednocześnie i produkować, i dystrybuować filmów, i jeszcze ich wyświetlać w swoich kinach. No to pojawia się też trochę miejsca dla takich niezależnych producentów, najczęściej producentów klasy B. Tydzień temu rozmawiałem z Asią Łuniewicz o filmie Przeminęło z wiatrem. Formalnie to też była niezależna produkcja Davida Oselznika, no ale nie o takie kino niezależne chodzi. Jak wyglądało właśnie takie kino niezależne w latach 50. amerykańskie? Jakiego typu ludzie się tym zajmowali? Właśnie jakiego typu filmy tworzyli? No zajmowali się tym bardzo różni ludzie. Najczęściej byli to jednak uciekinierzy z Hollywood, bo trzeba pamiętać, że kino klasy B narodziło się dużo wcześniej. No, narodziło się w zasadzie w latach 30. Za każdym razem, kiedy powstawał jakiś wielki hit hollywoodzki w wielkich wytwórniach, no to oprócz tego produkowano kilkanaście krótkich, godzinnych filmów. Najczęściej to jakieś były westerny albo filmy gangsterskie. One miały być tanie, one miały szybko pojawić się w kinach i szybko z nich zniknąć i ustąpić miejsca nowym tytułom. No bo to też czasy, kiedy ludzie do kina chodzili często, nie było telewizji, mieszkali w centrach miast, kin było dużo i chodziło o to, żeby te kina zapełnić filmami. W pewnym momencie, kiedy ci filmowcy, wśród których będzie kilku naszych bohaterów dzisiejszego dnia, takich właśnie jak Roger Corman czy William Castle, oni w pewnym momencie poczuli, że chcieliby realizować filmy całkowicie tak, jak oni by chcieli. Oczywiście z pobudek czysto finansowych, bo czuli, że wiedzą, jak należy robić filmy, które trafią do widza, więc nie widzieli powodu, dla których nie mieliby sami przygarnąć wszystkich przychodów z tych filmów. No a ponieważ pojawiła się ta nisza w postaci dostępu do kin, nic nie stało na przeszkodzie, żeby po prostu nakręcić filmy, było je gdzie pokazywać, była chętna publiczność. No i tak to się zaczęło. W latach 50. głównie ci filmowcy zaczęli się skupiać na właśnie filmach sensacyjnych, na filmach kryminalnych, no i właśnie horrorach. Takim
mistrzem tego kina, no za niego jest uważany Roger Corman, człowiek, który stworzył taką koncepcję hit and run films, czyli dosłownie uderz i ucieknij. Polegało to na tym, że należało zrobić film możliwie tanio, możliwie szybko wprowadzić go do kin, w jak największej ilości kopii, z dużą promocją i w przypadku, gdyby ten film się publiczności nie spodobał, żeby ta publiczność nie zdążyła przekazać dalej informacji, że ten film jest zły. Więc chodziło o to, żeby kilka pierwszych dni, kiedy film trafia do kin, zarobić wszystko to, w co w ten film się włożyło. No więc te filmy nie mogły być drogie. Kręcono je więc z niedużą ekipą. Rezygnowano z gwiazd. Bardzo często to byli bardzo młodzi aktorzy, którzy stawiali swoje pierwsze kroki właśnie w takich filmach klasy B. Albo przeciwnie, przebrzmiałe gwiazdy, które już właśnie były u schyłku kariery, miały jakieś doświadczenie i markę, no ale tutaj takie ogony dogrywały. Tak, i właśnie taki tacy aktorzy mogli na przykład nawet pojawić się w filmie na 2 minuty, ale wielkimi literami można było ich nazwisko napisać na plakacie i to już był jakiś sposób na przyciągnięcie widza. Zaczęły się pojawiać bardzo pomysłowe akcje reklamowe, które właśnie miały tych młodych widzów w jakiś sposób przekonać do pójścia akurat na ten film, więc trzeba było w tym zmieniającym się nowoczesnym świecie spróbować znaleźć takie drogi dojścia do widza, żeby go przyciągnąć. Tutaj warto jeszcze dodać, wydaje mi się, dwie rzeczy. Jedna to to, że chociaż dzisiaj słowa kino klasy B używa się jako po prostu synonim filmu słabego, taniego, jakiegoś takiego tandetnego, to w klasycznym Hollywood była to taka neutralna kategoria po prostu opisowa. To znaczy hollywoodzkie wytwórnie, wszystkie duże, tworzyły filmy klasy A, czyli te z największymi gwiazdami, największymi budżetami i właśnie filmy klasy B. One oczywiście były tańsze, no i często w efekcie też słabsze, ale to nie była pogarda po prostu, tylko właśnie sposób na zagospodarowanie tych miejsc w kinach. Tak jak wspomniałeś, kiedy kina nie należały już do wytwórni i nie miały przymusu wykupywać od wytwórni właśnie na przykład w pakiecie z jednym dużym filmem kilku jakichś tanich, no to tą lukę właśnie mogli zapełnić ci niezależni. Roger Corman, no to absolutny król kina klasy B. W naszym przeglądzie go nie ma, bo też mam taką cichą nadzieję, że kiedyś poświęcimy mu osobny cykl. Absolutnie on na to zasługuje. Jego wszystkie dokonania i wpływ też na późniejsze kino amerykańskie jest kolosalny. Natomiast jeśli Roger Corman byłby takim królem tego kina klasy B, to nasz dzisiejszy bohater William Castle, no byłby może jakimś jego, nie wiem, księciem? No, myślę, że nawet mógłby być drugim z pretendentów do korony, bo jego dokonania, myślę, że w latach 50. były chyba nawet bardziej spektakularne niż Cormana. No, Corman jednak tym królem największym został troszkę później, końcówka lat 50. Chyba jednak Castle tutaj był królem tego kina klasy B. No, on stosował wszystkie te strategie, o których powiedziałeś wcześniej, to znaczy William Castle miał własną firmę, William Castle Productions, i no, potrzebował dystrybutora dla swoich filmów i tym dystrybutorem była firma Allied Artists. Ona istniała już od lat 30., ale między latami 30. a początkiem lat 50. nazywała się Monogram. To była jedna z firm tak zwanego Poverty Row, bo oprócz właśnie tych dużych film hollywoodzkich, takich jak Columbia, jak Paramount, Universal i tak dalej, był też szereg właśnie mniejszych wytwórni i mniejszych dystrybutorów, którzy te filmy zapewniali. No i właśnie Allied Artists było jednym z takich firm. Specjalizowało się właśnie w filmach klasy B. Do horrorów i filmów sensacyjnych, które wymieniłeś, trzeba by jeszcze dodać science fiction. To też jest gatunek, który wtedy się bardzo bujnie rozwija. W zasadzie nieobecny w takim klasycznym hollywoodzkim kinie, a w tym czasie bardzo mocny. Grywali tam często Bela Lugosi czy Boris Karloff, czyli właśnie te gwiazdy horrorów Universalu z początku i połowy lat 30. Często oni inwestowali w takie serie filmowe, właśnie krótkich filmów. Dzisiaj nazwalibyśmy to w zasadzie serialami. Wtedy telewizja dopiero raczkowała, to były seriale kinowe, serie filmów o bardzo powtarzalnej strukturze, często kryminalnych, na przykład serial z kryminału z Mr. Wongiem albo Charlie Chanem. Ale też czasami właśnie tam zaczynały dopiero wielkie gwiazdy. W Allied Artists, ale to jeszcze w latach 30. swoją karierę zaczynali John Wayne, czy Ginger Rogers, Robert Mitchum, czyli późniejsze takie gwiazdy klasy A. No i właśnie to byli partnerzy Williama Castle'a, który produkował swoje filmy właśnie takie kino grozy albo kino grozy z elementami science fiction. Jedna zwłaszcza rzecz do niego przylgnęła, to znaczy William Castle słynny był ze swoich sposobów marketingu i takich tego, co nazywają Amerykanie gimmickami, czyli takimi jakimiś trikami, które miały ubarwić te seanse i w jakiś sposób je
uczynić niepowtarzalnymi. On sam pochodził właśnie z tego systemu, tak jak mówiłeś, był jednym z takich odrzutków. Robił filmy klasy B w Columbia Pictures w latach 40., a właśnie w latach 50. zaczął sam na własny rachunek produkować i reżyserować filmy. Pierwszym takim jego sukcesem był film Macabre z roku 1958. Już wtedy właśnie zaczęła się ta jego skłonność do nieszablonowych pomysłów. Podobno gwarantował, że jakaś londyńska firma ubezpieczeniowa ubezpiecza wszystkich widzów na $1000, jeśli ktoś umrze ze strachu podczas seansu. No to był taki jego styl. No on też bardzo postawił w tych swoich filmach na autokreację, bo każdy z tych jego filmów rozpoczynał się przemową, w której pojawiał się on, gdzie mówił: ja nazywam się William Castle, jestem reżyserem i producentem tego filmu. No i właśnie opowiadał, że no zaraz dojdziemy co przy którym filmie, ale właśnie zapowiadał, że jeśli ktoś z Państwa boi się, pod koniec filmu będzie czas na przerwę, kiedy wszyscy, którzy obawiają się o własne życie, mogą wyjść i zwrócimy im bilety kinowe i tak dalej, i tak dalej. On bardzo lubił właśnie podkreślać tą swoją autorskość. Myślę, że to może być trochę też związane z tym, że on właśnie pracując dla Columbia czy dla Universalu trochę, no, miał takich sytuacji, kiedy nie pojawił się w ogóle w napisach końcowych filmów, w których na przykład grał, bo on też był aktorem. Był na przykład trenerem dykcji dla aktorów, pojawił się też jako drugi reżyser, był między innymi współpracownikiem Orsona Wellesa przy Damie w Szanghaju, ale właśnie to jest jeden z tych filmów, gdzie go wykreślono. No więc robiąc te swoje autorskie horrory, no to pojawiał się tam bardzo, bardzo wyraźnie. Nie wiem, czy on się wzorował na Hitchcocku, czy może Hitchcock trochę ukradł ten pomysł, bo w tym czasie Hitchcock w telewizji amerykańskiej miał taki właśnie swój serial Alfred Hitchcock przedstawia, gdzie właśnie też się tak zaczynało, że Alfred Hitchcock siedział na fotelu podpisanym Alfred Hitchcock, odwracał się i mówił do widzów, co się teraz stanie. No i te filmy Williama Castle'a dokładnie w ten sam sposób się zaczynają. No i on, robiąc tą właśnie makabrę, no to jednym z tych właśnie elementów promocji były właśnie te czeki czy te ubezpieczenia. No i żeby podkręcić jeszcze fakt, że ten film jest taki straszny, no to wynajmował ludzi, hostessy, które były przebrane za pielęgniarki, które stały w foyer kina, miały pomóc tym ludziom, którzy mieliby jakieś ataki, paniki. Przed kinami parkowane były ambulanse. No więc to wszystko miało tak w ten sposób podkręcać imidż tych filmów. Z każdym kolejnym filmem był coraz bardziej pomysłowy. W filmie, o którym będziemy dzisiaj mówić, czyli Dom na nawiedzonym wzgórzu, no to wprowadzał takie elementy. W ogóle to jest też ciekawa sprawa, bo w tym filmie chyba można powiedzieć po raz pierwszy zostały tak skodyfikowane jumpscary, czyli coś, co w tej chwili jest podstawą komercyjnego kina grozy. No to właśnie House on the Haunted Hill, no to jest po prostu festiwal jumpscare'ów. No i w każdym razie w jednej scenie, gdzie pojawia się taki jumpscare, no to w tym czasie nad publicznością zaczynał latać taki szkieletor jakiś z plastiku, czy z czego tam on był. No i bardzo ciekawa sprawa się zaczynała, bo ludzie zaczęli reagować na ten szkielet i podobno rzucali w niego jedzenie, rzucali w niego resztkami popcornu. I właśnie te filmy Castle'a, one w bardzo ciekawy sposób nawiązywały dialog z publicznością, bo jeśli je teraz oglądamy, tak w wydaniu, czy to właśnie na DVD, czy na serwisach streamingowych, no to są takie klasycznie opowiedziane historie, powiedzmy, nie różnią się zasadniczo od tego, jak filmy horrorowe grozy powstawały w latach 40. czy 30., ale różnica, to co zrobił Castle, to był właśnie przedarcie granicy, przerwanie granicy między widzem a spektaklem i samo pójście do kina było już przygodą. Wspominaliśmy w trakcie jednego z naszych odcinków o Midnight Movies, które zaczną być popularne w latach 70. Filmy Castle'a to jest taki jakby prekursor takiego odbioru. Castle przy na przykład takim filmie jak The Tingler zastosował takie nowatorskie elementy, które w tej chwili są znane z kin 4D, 7D, 8D, które znamy. Film Tingler opowiadał o takim pasożycie, który wgryzał się w kręgosłup swoich ofiar. No i fotele, na których siedzieli widzowie, miały takie diody elektryczne, które miały razić gdy jakimś delikatnym ładunkiem elektrycznym. Wtedy ci ludzie mieli czuć, że niby ich atakuje ten pasożyt, bo w tym samym czasie na ekranie film został przerwany, cień tego pasożyta przeszedł po białym ekranie i z offu Vincent Price mówi: proszę państwa, pasożyt zaatakował nasze kino. Pamiętajcie, jedyną rzeczą, która może go powstrzymać, jest głośny okrzyk. Więc jeśli poczujecie mrowienie w okolicach kręgosłupa, krzyczcie o swoje życie. No i wedle wszystkich legend, no ludzie krzyczeli, mieli z tego świetny umysł, no i po jakimś czasie kontynuowana była akcja. Czy w tym House of the Haunted Hill z kolei na niektórych seansach było tak, że fotele się trzęsły, no czyli coś, co na przykład właśnie dokładnie znamy z seansów takich właśnie filmów bardziej z Wesołego Miasteczka. Takich pomysłów William Castle miał bardzo dużo i właśnie bardzo chętnie przerywał na przykład filmy, żeby podać taką informację, że teraz coś takiego się dzieje. Więc to był taki odbiór bardzo
byśmy powiedzieli, świadomy widza, to był bardziej taki happening niż po prostu pójść do kina. No i trzeba przyznać, że właśnie bardzo to się mu opłaciło, bo Makabra była wielkim hitem. Tam bodajże jest taki przelicznik, że kosztowała 90 tysięcy dolarów, a zarobiła ponad 5 milionów, więc był przelicznik olbrzymi. House on the Haunted Hill to był jeszcze większy hit. No i kolejne jego filmy odnosiły sukces, no ale on niestety borykał się całe życie z takim piętnem tandeciarza, że po prostu robi te filmy, które są trochę głupie, a to, co przyciąga publiczność do kina, to są właśnie te wszystkie takie efekty iluzjonistyczne, nie wiem, jak je tam nazwać, pochodzące bardziej z parku rozrywki niż z kina. One też doskonale trafiały w swoje czasy. Często się mówi o tym, że właśnie w latach 50. czy na początku lat 60. Hollywood musiało rywalizować z nowym konkurentem, jakim była telewizja. To, o czym już wspomniałeś, ludzie nagle wyprowadzili się z centrów miast, że żyli na przedmieściach, oglądali telewizję. Pojawiły się w ogóle też nowe formy spędzania czasu. Stadiony wielkie baseballowe, jakieś, nie wiem, kręgle, pikniki rodzinne. Centra handlowe. W latach 50. ten wynalazek się pojawił. Dokładnie. I mówi się, że Hollywood rywalizowało z tym, tworząc filmy szerokoekranowe, ze stereofonicznym dźwiękiem, filmy w 3D. Dzisiaj mało się o tym pamięta, ale przecież lata 50. to jest pierwsza taka faza popularności 3D. No i William Castle, można powiedzieć, że tą logikę przesunął jeszcze do ekstremum. To znaczy chodziło o to, żeby zapewnić widzom taką rozrywkę, czy taki rodzaj doświadczenia, którego nie da się w inny sposób zapewnić. To znaczy nie ma warunków na to, żeby w domu ten sam film był właśnie takim przeżyciem. Tu jeszcze dodam 13 duchów z roku 1960. Nigdy nie widziałem tego filmu, ale podobno miał jakby... dostawało się takie szkła w różnych kolorach i w różnych momentach trzeba było je zakładać, żeby móc dostrzec duchy na ekranie, bo one gołym okiem jakby nie były widoczne, tylko właśnie były tak lekko podbarwione. Znaczy tam dokładnie jest tak, że też rozpoczyna się film od tego, jak William Castle zapowiada, że właśnie film jest dla tych, którzy wierzą w duchy i dla tych, którzy nie wierzą w duchy. No i po to mamy tutaj te okulary, które mają właśnie na dole czerwoną szybkę, na górze niebieską albo odwrotnie. I kiedy pojawiają się sceny, w których są duchy, no to film był czarno-biały, ale kiedy miały być te sceny z duchami, no to one zostawały zawirażowane na kolor niebieski. No i teraz człowiek, który wierzy w duchy, zakładał czerwone okulary, no i faktycznie tam takie duszki latają, bardzo śmieszne. Ale jeśli się patrzyło właśnie przez niebieskie okulary, no to tych duchów nie było. No to taki był efekt trochę właśnie oparty na tym samym mechanizmie, jakim filmy 3D. No po prostu rozszczepione zostały barwy, no i kwestia popatrzenia się przez odpowiednie szkiełko, które pewne elementy pochłania, więc na tym to polega. To też nie było tak, że te duchy były widoczne przez cały film, tylko to były jasno wydzielone fragmenty filmu, które właśnie zostawały w specjalnym kolorze, no i wtedy trzeba było wybrać sobie, którym kolorem chcemy patrzeć na świat. A jak jest dzisiaj? Widziałeś ten film? Jak on wygląda w kopii właśnie takiej VOD czy DVD? Ten efekt został jakoś zachowany? Wiesz co, no ja widziałem w takiej formie, gdzie te duchy po prostu były. Film był czarno-biały, więc ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to wszędzie jest rozwiązywane. Tu dodajmy też, że już w epoce nie wszyscy widzowie byli w stanie tego doświadczyć, no bo nie każde kino można było wyposażyć w te właśnie elektrody do Tinglera, nie zawsze można było tego szkieleta podwiesić, to tylko było w wybranych kinach, chociaż wówczas dystrybucja była łatwiejsza, bo nie było tak jak dzisiaj, że film startował jednego dnia we wszystkich kinach, na przykład w całym kraju, tylko on sobie jeździł, ale no to też tylko niektórzy widzowie mogli tego doświadczyć. Czasami zresztą te efekty były trochę oszukane w filmie Mr. Sardonicus z roku 1961, tam z kolei trik polegał na tym, że widzowie pod koniec mają zdecydować, dostawali podobno takie wskaźniki do głosowania, czy jakby oszczędzić czarny charakter, czy nie. Podobno William Castle jakby założył, że i tak go nigdy nie oszczędzą, więc zawsze jakby i tak zakończenie było to samo, ale widzowie rzekomo mieli głosować i w zależności od ich wyboru będzie inne zakończenie filmu, ale to inne zakończenie nawet chyba nie powstało, z tego co wiem. Co prawda William Castle twierdził, że powstało, że się zabezpieczyli, tylko że było bardzo rzadko pokazywane i z tego powodu zaginęło. No i dlatego na wszystkich kolejnych wydaniach DVD i tak dalej to nigdy się nie pojawiło. Ale to też bardzo ciekawy sposób było, znaczy zabawny chyba, to całe głosowanie się odbywało, bo tuż znowuż był, film był przerywany, z ekranu pojawił się William Castle, który tłumaczył, jak należy głosować. To dokładnie były takie karteczki, na których był kciuk w górę, kciuk w dół, no i widzowie mieli podnosić w górę, no i William Castle z tego ekranu zaczynał liczyć. 1, 2, 3, 4, coś tam notował na kartce, no i następnie mówił, jakie jest rozwiązanie, więc no nie wiem, bardzo bym chętnie cofnął się w czasie i zobaczył tą projekcję, no bo w tej chwili jak o tym czytamy, czy można to poglądać w jakichś filmach dokumentalnych, to znaczy nie chcę wierzyć, że takie działania naprawdę miały miejsce i czy one faktycznie tak wyglądały, czy to są już jakieś takie zmitologizowane przekazy, no nie wiem, ciężko to sprawdzić, ale no na pewno zapowiada się, że te pokazy musiały być interesujące. I'm Vincent Price,
and you're invited to my party in the house on Haunted Hill, where so far the ghosts have murdered only 7 people. So won't you come and make it 8? My dzisiaj przyjrzymy się troszkę dogłębnie jednemu filmowi, czyli filmowi pod tytułem Dom na przeklętym wzgórzu. On powstał w roku 1959 i wzięliśmy go na warsztat też dlatego, że to jest właśnie wprawdzie nie taki czysty horror, bo zwłaszcza tam finał jest taki, który obnaża jakby w pewnym sensie te metafizyczne strachy, ale który nawiązuje do jednej z takich najpopularniejszych konwencji, czyli właśnie filmu o nawiedzonym domu, filmu o duchach. William Castle, no to nie był do końca jego pomysł, bo tutaj nawet się nie bardzo krył z tym, że bardzo zainspirował się powieścią Shirley Jackson pod tytułem The Haunting of the Hill House, podczas gdy jego film jest House on the Haunted Hill. Fabułę zmienił znacząco, to nie jest tak, że jakby wziął całą historię, ale powieść Shirley Jackson ukazała się na początku 59 roku i była jakimś takim sporym wydarzeniem, więc on od razu postanowił tą formułę przepracować. To była zaleta tego kina klasy B, że tam zazwyczaj cykl produkcyjny był bardzo krótki. Od momentu, kiedy wpadnie się na jakiś pomysł, w zasadzie w parę miesięcy później film już mógł być gotowy. Swoją drogą ta powieść Shirley Jackson parę lat później doczekała się też własnej adaptacji Roberta Wise'a z roku 1963. To jest w ogóle dobry moment dla takich filmów właśnie o nawiedzonym domu. Ja bym tu dodał jeszcze film pod tytułem The Innocents, w Polsce znany jako W kleszczach lęku. To jest film Jacka Claytona, brytyjskiego reżysera, który z kolei jest adaptacją klasycznej opowieści Henry'ego Jamesa, takiej noweli Turn of the Screw. Więc właśnie, co to za formuła i dlaczego ona jest tak atrakcyjna filmowo, czy była przynajmniej na przełomie lat 50. 60. twoim zdaniem? No ja mam w ogóle słabość do takiej właśnie formuły, bo to jest gotycki horror. To też odwołuje się do powieści gotyckiej popularnej w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. No mamy opuszczone, ponure zamczysko, ludzi, którzy nie spodziewają się, że trafiają do jakiejś piekielnej pułapki. No i w tych zakamarkach takiego domu snuje się jakiś duch, który dlatego pozostał na ziemi, bo ma jakąś niezałatwioną sprawę z przeszłości. Najczęściej jest to powiązane z jakimś właśnie brutalnym morderstwem, z jakimś oszustwem. Te duchy bardzo często to są tak naprawdę skrzywdzone osoby, które próbują dojść swoich praw po śmierci. No i właśnie te filmy horror łączą z taką opowieścią detektywistyczną, no bo poznawanie tajemnicy tego ducha ma elementy śledztw. Te kilka filmów, do dzisiaj są wymieniane w każdym zestawieniu 50, 100, 30 najlepszych filmów o duchach, czy w ogóle horrorach. Pojawia się i W kleszczach lęku, i House on the Haunted Hill, i film Roberta Wise'a, który się zdaje się nazywa Nawiedzony. Zresztą też każdy z tych filmów doczekał się później remake'ów, czy jakichś rodzajów innych przeróbek, więc to są już takie klasyki kina, które, do których zawsze się trzeba odnieść, kiedy oglądamy film o nawiedzonym domu. Ja mogę powiedzieć tylko, że uwielbiam te filmy oglądać do dzisiaj dzięki tej atmosferze tajemnicy, takiemu odklejeniu od rzeczywistości, ponieważ te opuszczone domostwa stają się takim właśnie mikrokosmosem, w którym człowiek jest zupełnie odcięty od tego nowoczesnego świata, który go ogarnia. Elementy takiego nawiedzonego domu też mieliśmy przecież w Wielkich Nadziejach. Też rozmawialiśmy o elementach horroru w tym filmie i w powieści. Dom Miss Havisham, no to jest właśnie taki klasyczny opuszczony dom. Miss Havisham co prawda jest człowiekiem, ale można sobie łatwo wyobrazić, że mogła być równie dobrze zjawą, która taką właśnie tajemnicę z przeszłości ze sobą nosi i próbuje mścić się na żywych za krzywdy, których doznała w przeszłości. No i właśnie w ten sposób zbudowane są te historie ducha i to się naprawdę niewiele zmieniło aż do naszych czasów. No tutaj ta formuła jest szczególnie efektywna, tak filmowo bym powiedział, bo też polega nie tylko na zamknięciu tego miejsca i tej przestrzeni do jednego domu, ale też czasu, bo cały ten film rozgrywa się tylko w ciągu jednej nocy. To taka prawie że teatralna formuła. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już oglądali Dom na przeklętym wzgórzu, ale dla przypomnienia opowiada właśnie on o kilkorgu osób zaproszonych do przetrwania tej nocy w zamian za 10 tysięcy dolarów dla nich lub ich spadkobierców, jeśli właśnie duchy ich pokonają czy przestraszą. Później się wszystko komplikuje, jest w finale taka odwrotka, okazuje się, że wszystko było trochę inaczej, ale właśnie to jest taka klasyczna formuła właśnie pojedynczych, pojawiających się sygnałów, jakieś skrzypiące drzwi, jakieś takie niewiadome wydarzenia, właśnie te kilka osób, każda też jest, one są na początku już scharakteryzowane, więc można powiedzieć,
trochę takie scenariopisarstwo raczej leniwe, kiedy już mamy postaci właśnie przez narratora zaznaczone, kto jest kim, ale dzięki temu ten film w tam w 80 mniej więcej minutach jest w stanie właśnie skontrastować ze sobą te kilka postaci, jakoś zbudować napięcie i jeszcze opowiedzieć całą tą historię z przewrotką. No i odwlekaliśmy to nazwisko, chociaż gdzieś tam padło, no ale teraz wreszcie trzeba wspomnieć o mistrzu ceremonii, którym jest tutaj Vincent Price. Kto to był Vincent Price? Vincent Price jest ikoną. To był człowiek, który zrósł się z kinem grozy, jak mało kto, no jest kilka takich postaci. Będzie to Boris Karloff, będzie to może Bela Lugosi, Christopher Lee i Vincent Price. No to są takie twarze, które nawet jeśli nie znamy ich nazwiska do końca, no to bardzo wyraźnie się kojarzą z kinem grozy. A twarze i w przypadku Vincenta Price'a być może nawet bardziej głos. Tak, niesamowity głos. Ja się na przykład pierwszy raz z Vincentem Price'em spotkałem w jednej z jego ostatnich ról, bo wystąpił w filmie Tima Burtona Edward Nożycoręki. On tam gra wynalazcę, twórcę Edwarda Nożycorękiego. No i jak się później dowiedziałem, no to właśnie Vincent Price był taką postacią, którą Tim Burton jako dziecko, jako młody chłopak, no uwielbiał. Bo Vincent Price od początku lat 50. do w zasadzie lat 80. był wciąż obecny w amerykańskiej popkulturze jako aktor, który występował w filmach grozy. Z czasem wystąpił w olbrzymiej ilości reklam, które właśnie nawiązywały do takich konwencji kina grozy. On występował w telewizji w różnych programach, był hostem różnych seriali, które prezentowały ich opowieści grozy. Początek jego kariery aktorskiej no nie zapowiadał czegoś takiego. On ukończył Yale, potem wyjechał do Londynu, żeby studiować sztuki piękne. Tam zainteresował się aktorstwem. Najpierw trochę grał w Anglii, potem wrócił do Stanów Zjednoczonych i zaczął grać na Broadwayu. Był członkiem trupy teatralnej Mercury, której szefem był Orson Welles. Vincent Price grał na Broadwayu, grał w teatrze radiowym. W 1938 roku zaczął grać w filmach. I już w 1939 roku zagrał swoją pierwszą rolę w filmie horrorowym. To był film The Tower of London. A w 1940 roku wystąpił jako niewidzialny człowiek w filmie Powrót niewidzialnego człowieka. To jest taka jego pierwsza rola, w której on zagrał takiego właśnie złoczyńcę. Zresztą przez dużą część tego filmu ma zabandażowaną twarz, więc możemy słyszeć tylko jego głos. No a on głos miał właśnie bardzo specyficzny. No i przez te lata 40 on dość dużo grał. W różnego rodzaju filmach zagrał m.in. w Laurze Otto Preminger'a. Pod koniec lat 40 trafił do telewizji i tak naprawdę tu się zaczęło jego takie no, wejście do pierwszej ligi aktorskiej, no ale przełomem w jego karierze i czymś takim, co ukierunkowało dalszy tor jego karierze, był występ w filmie House of Wax, Dom z Wosku z 1953 roku, film właśnie taki horror w reżyserii André de Tota, czyli też takiego jednego z mistrzów kina klasy B i też to był film, który był zrealizowany w technice 3D. Czyli był jednym z tych takich horrorów, które miały przyciągnąć widzów do kina jakimiś takimi ekstra elementami. No i on grywał sobie w różnych filmach, między innymi w Musze zagrał w 1958 roku, też kolejny taki klasyk kina grozy, czy kina science fiction, ale na przykład pojawił się też w filmie Dziesięcioro przykazań, pojawił się w filmie Trzej muszkieterowie, więc on też grywał w takich filmach, no bardzo szeroką gamę miał na początku, no ale ten koniec lat 50. zaczyna się najpierw gra właśnie u Williama Castle'a i wystąpił u niego w dwóch kolejnych filmach, drugim był ten wspomniany wcześniej The Tingler, no i od 60. roku zaczyna współpracować z Rogerem Cormanem, też już wspominam dzisiaj, no i tworzą wspólnie panowie cykl Poe według Cormana, niesamowitą serię horrorów opartych w mniejszym lub większym stopniu na nowelach Edgara Allana Poe, czy też jeden z filmów jest oparty na prozie Lovecrafta. No i powstaje kilka tych filmów: Upadek domu Asherów, Studnia i wahadło, Maska Czerwonego Moru, Kruk, Czarny Kot. No, kilka takich filmów powstało w przeciągu dekady lat 60. No i te filmy je dodatkowo jeszcze ugruntowały pozycję Vincenta Price'a, który również też grywał w filmach brytyjskich. Taki słynny film Łowca Czarownic z końca lat 60. też jeden z chyba takich ważniejszych horrorów, jeden z reprezentantów folk horroru. Później grał w latach 70. w filmie Theater of Blood, horror, gdzie grał aktora, który mści się na krytykach, mordując ich w bardzo wymyślny sposób. No i właśnie grał w olbrzymiej ilości takich właśnie seriali, programach telewizyjnych, reklamach, o czym już mówiłem wcześniej. To, co było najbardziej niezwykłe u niego, to właśnie mam wrażenie takie wpasowanie się gdzieś pomiędzy rejestrami, bo on oczywiście grywał w tych wszystkich horrorach, ale umówmy się, zwłaszcza dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, te horrory nie były przesadnie straszne i te wszystkie gimiki Williama Castle'a o tych ludziach niby mdlejących i pomocy raczej nie były konieczne.
Więc Vincent Price z jednej strony miał w sobie właśnie ten element grozy, ale zawsze z takim dystansem, z taką lekką pastiszowością. Myślę, że to właśnie jego angielskie doświadczenia też mu bardzo pomogły, bo on miał w sobie coś brytyjskiego. To znaczy był oczywiście amerykańskim aktorem, który świetnie czuł właśnie taką amerykańską popkulturę, ale jednocześnie ta jego angielszczyzna, ten akcent, głęboki głos, trochę właśnie w takim brytyjskim teatralnym stylu, no dodawał mu czegoś niezwykłego. Fascynujące jest dla mnie właśnie jak te jego lata popularności, największe lata 50., 60., no były naznaczone jednak tymi filmami klasy B, bo jeśli pojawił się w tych hollywoodzkich filmach, o których wspomniałeś, no to co najwyżej na drugim planie, a był gwiazdą tego kina klasy B. Więc podobnie jak Castle, czy podobnie jak Corman, nie był taki bardzo szanowany powszechnie. I dopiero to docenienie przyszło z latami, to znaczy kiedy te dzieciaki, które go oglądały w dzieciństwie, wychowały się na nim, w latach 70. czy 80. nagle zaczęły współtworzyć tą popkulturę, to okazało się, że on, chociaż już był daleko za swoim prime'em, stał się dla nich taką ikoną. I stąd właśnie występy u Tima Burtona. Wspomniałeś o Edwardzie Nożycorękim. Można wspomnieć jeszcze wcześniejszy jego taki krótki metraż animowany Vincent, który właśnie nieprzypadkowo to imię nosi, bo opowiada o chłopcu, który wyobraża sobie, że chciałby być Vincentem Price'em i tam Vincent Price użycza swojego głosu. Ale też w muzyce. Dzisiejszy odcinek zaczęliśmy właśnie od takiej narracji z offu, którą Vincent Price skonstruował, wymówił na potrzeby teledysku Thriller Michaela Jacksona. Pojawił się też na płycie Welcome to My Nightmare Alice Coopera. Więc nagle on się stał właśnie taką ikoną, taką legendą, zwłaszcza dlatego tak bardziej pastiszowo pojętego horroru. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy dzisiaj ta jego legenda jeszcze jakoś specjalnie przetrwała i czy w Polsce ona też jest taka bardzo czytelna, bo wydaje mi się, że on był takim mocno jednak amerykańskim fenomenem, ale może się mylę. No w Polsce on chyba jest znany głównie tej grupie widzów, którzy po prostu interesują się trochę mocniej kinem. O popularności Vincenta Price'a, no to już też wspominałem dzisiaj, no jednak zdecydowała telewizja i to, że te dzieciaki mogły oglądać powtórki starych horrorów telewizji, czy oglądać te seriale, w których Vincent Price się pojawiał. No jest to fragment popkultury amerykańskiej. Trochę wygląda to tak, że u nas popkultura amerykańska została bardzo szybko zaszczepiona w latach 90. i początku 2000. No i powiedzmy dostaliśmy wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, więc nagle dostawaliśmy Edwarda Nożycorękiego i jednocześnie musimy się bardzo szybko nauczyć, kim jest Vincent Price, który się tam pojawił, kim jest ten staruszek, który gra wynalazcę. Więc no w Polsce myślę, że nie jest to znana postać. Oczywiście nie mówię o ludziach bardzo interesujących się kinem, czy ludziach interesujących się bardzo horrorem, bo tam ta postać na pewno jest znana. No co do jego popularności w tym późniejszym wieku, no to trochę podobnie jak z Dario Argento, że no Vincent Price miał to szczęście, że był długowieczny i po prostu dożył tego etapu, kiedy mógł być już uznany za mistrza kina, podczas gdy właśnie w tym swoim najbardziej pracowitym okresie, no jednak no, był takim wyrobnikiem klasy B. Tak, ale te filmy swoją popularność znalazły. Wspominałeś o tym właśnie, że były sukcesem finansowym te filmy Williama Castle'a. Można dodać, że William Castle nawet podobno w okresie swojej największej, już takiego szczytu popularności na początku lat 60. miał nawet swój fanklub, który liczył 250 000 uczestników w Stanach Zjednoczonych, więc wydaje mi się, że jest to niezły wynik. Co więcej, te filmy, chociaż powstawały poza Hollywood, no to też wpływały na to, co się w Hollywood działo. Wspomniałeś o tym, że tutaj William Castle ma może coś wspólnego z Alfredem Hitchcockiem. Jest jeszcze jedna nitka, która ich łączy. To podobno sukcesy takich filmów właśnie jak Dom na Przeklętym Wzgórzu i kilka innych niezależnych filmów z tego okresu sprawiły, że Hitchcock uwierzył w to, że taki film jak Psychoza może być dużym sukcesem, bo Psychoza to był film, którego nie chciały robić duże studia. On musiał bardzo się nagimnastykować i jakby w zasadzie zrealizować tą produkcję praktycznie niezależnie, niskobudżetowo, korzystając z scenografii, która została właśnie z jego serialu i idąc na różne ustępstwa, ale właśnie widząc to, że takie filmy grozy i filmy takie bardziej niezależne, tańsze, takie edgy trochę, byśmy powiedzieli dzisiaj, mogą odnieść sukces, no uwierzył w tą Psychozę. No a to, co się stało dalej, to oczywiście jest już kawał historii kina. Psychoza jest pewnie jednym z najsłynniejszych filmów, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały, więc ci ludzie, chociaż poza Hollywood pracowali, też mieli jakiś wpływ na to Hollywood. No i myślę sobie, że te filmy, chociaż oczywiście nie były pierwszymi filmami o duchach, bynajmniej, to jest motyw od początku kina powracający. Jedne z pierwszych takich trików filmowych polegały na podwójnej ekspozycji, właśnie tworzeniu takich sylwetek duchów. No to gdzieś położyły jakieś podwaliny pod późniejsze
takie filmy o duchach. Jak zacząłem sobie myśleć o takich najsłynniejszych właśnie filmach, no to okazuje się znowu, że ta jakby pokoleniowa granica gdzieś tam powraca. To znaczy tak jak przełom lat 50., 60. to jest ten moment popularności, to później lata 80. To wtedy powstaje Poltergeist Toba Hoopera, produkowany przez Stevena Spielberga i taki bardzo spielbergowski, bym powiedział, film. To wtedy powstają Ghostbusters, Pogromcy Duchów przecież Ivana Reitmana, a pod koniec dekady Sok z Żuka, wspomnianego już Tima Bartona, to jest rok 1988, więc można powiedzieć, że od tej pory no, duchy weszły już zupełnie do mainstreamu i chyba są z nami wciąż. Oczywiście, wystarczy wspomnieć takie filmy, jeden z najfajniejszych chyba filmów o duchach, jaki powstał, to z 2017 rok, A Ghost Story Davida Lowrego, gdzie właśnie w bardzo zabawny sposób, bardzo smutna historia została opowiedziana. Tam duchem jest mężczyzna, który dopiero co się ożenił i ginie w wypadku. I zostawia właśnie świeżo poślubioną żonę, ale nie chce jej opuścić i snuje się po domu jako duch, tylko taki właśnie duch znany z komiksów, w prześcieradle, taki bardziej przypominający ducha Kacpra z komiksów. Ale właśnie jest cały tam rozegrany motyw takiej właśnie samotności ducha, tego, że on jest bardzo przywiązany do tych naszych ziemskich spraw, dlatego nie może odejść w jakiś spokój, w jakąś wieczność. No i właśnie bardzo śmieszny sposób wykorzystany, taki konwencja właśnie z takich opowieści o duchach właśnie komiksowych, czy takich bardziej żartobliwych, w bardzo poważnym i smutnym melodramacie o duchu. Czy na przykład, no to też już nie jest taki nowy film, bo w sumie jak teraz powiedzieć, to przed ponad 20 lat, no ale taka klasyka jak Inni, Alejandra Membara z Nicole Kidman, czy dwa lata wcześniejszy Szósty Zmysł, no to też takie klasyki kina o duchach. Ten okres przełomu wieków XX-XXI to też jest moment, w którym pojawiły się remake'i filmów Castla, bo jego córka i Robert Zemeckis, wielki fan twórczości Castla i reżyser takich filmów jak na przykład Powrót do przyszłości czy Forrest Gump, oni postanowili jakby spuściznę Castla przywrócić, no i zrealizowano remake The House on the Haunted Hill, remake 13 duchów. Zresztą została założona taka firma produkcyjna Dark Castle Entertainment, która do dzisiaj działa, skoncentrowała się właśnie na produkowaniu filmów grozy. Ja też uwielbiam A Ghost Story, chociaż podejrzewam, że dla współczesnych widzów pewnie bardziej rozpoznawalnym tytułem będzie Paranormal Activity. Też nie może zabraknąć tej serii, bo to 8 części już od 2007 roku powstających. To pokazuje, że właśnie te postaci duchów nie opuszczają nas. Tu warto jeszcze dodać, że my cały czas mówimy o tej takiej zachodniej tradycji opowiadania o duchach, to znaczy takiej wywiedzionej gdzieś tam pewnie od Hamleta przez właśnie powieść gotycką, po te współczesne opowieści o nawiedzeniach, o pętaniach. Natomiast nie mamy tutaj czasu, ale zupełnie fascynująca byłaby też wycieczka na przykład na Daleki Wschód, gdzie też tradycje opowiadania o duchach są bardzo duże i także filmowe tradycje opowiadania o duchach. Duchy pojawiają się w filmach Kenjiego Mizoguchiego, duchy pojawiają się w Kwajdanie, to jest film Masakiego Kobayashiego, ale i w ogóle cały taki gatunek tak zwanych opowieści niesamowitych i po horrory współczesne dalekowschodnie, no współczesne powiedzmy te z ostatnich 20-30 lat, od przecież Ringu, poprzez Klątwę, czy po tajski film Shutter Widmo, no to jakby też jest cały taki inspirujący temat właśnie duchów w kinie dalekowschodnim. No i nie tylko dalekowschodnim, tak jak też jakby poszukamy, no są też interesujące filmy o duchach z Indii, czy na przykład fenomenalny irański film Under the Shadow z 2016 roku, gdzie tymi duchami są dżiny, złośliwe dżiny i opowieść właśnie o tych właśnie duchach nawiedzających samotną matkę powiązana jest z taką polityczną historią rozgrywającą się w trakcie wojny Iraku z Iranem w latach 80. Też bardzo ciekawy film wykorzystujący właśnie takie konwencje kina grozy, żeby opowiedzieć historię tak jak to ma to tendencja współczesny horror do powiedzenia bardziej historii bardziej psychologicznej, opowiadającej o właśnie jakichś problemach psychicznych i jednocześnie bardzo mocno sięgające do lokalnego folkloru, no powiedzmy tradycji jakichś takich, że te duchy to nie są znowu przeniesione duszki z hollywoodzkiego kina, tylko to są właśnie te dżiny, które trochę się inaczej zachowują, trochę mają inną specyfikę. Ta popularność duchów w kinie w ogóle, nie tylko współczesnym, kieruje mnie do tematu, który fascynował mnie od dłuższego czasu. To znaczy w ogóle oczywiście duchy są popularne w naszej kulturze, ale mam wrażenie, że kino to jest takie medium stworzone wręcz
do pokazywania duchów. Podoba mi się już taka dwuznaczność językowa, to znaczy oczywiście idziemy do kina na seans, tak jak się urządza seanse mediumiczne. No właśnie, mediumiczne, bo mamy medium i film też jest medium. Mówi się, no są różne media oczywiście, ale film jest jednym właśnie z mediów. Więc obcowanie z filmem ma zawsze coś w sobie takiego wywoływania duchów, no bo czym jest duch? Duch to jest jakieś coś z przeszłości, uwięzionego jakby w przeszłości, co objawia się nam tu i teraz, dzisiaj, ale jest takie trochę niematerialne, właśnie widmowe. No, filmy są dla mnie dokładnie tym. To znaczy, zwłaszcza kiedy siedzimy w kinie, w ciemnym pomieszczeniu, no to trochę jakbyśmy wywoływali duchy na prześcieradle, kiedy snop światła pada i nagle coś takiego uwięzionego z przeszłości pojawia się przed nami. Tak jak duch może być właśnie na przykład zmarłym człowiekiem, który wygląda tak, jak wyglądał za życia, a nie tak, jakby wyglądał dzisiaj, no to zwłaszcza kiedy oglądamy stare filmy, kiedy oglądam Dom na Przeklętym Wzgórzu, no to widzę ducha Vincenta Price'a. Vincent Price nie żyje od kilkudziesięciu lat już, a tam jest jakby właśnie takim duchem, który objawia się przed nami. To oczywiście dotyczy wszystkich filmów, nie tylko tych, które opowiadają o widmach, no ale kiedy medium zjaw i widm zostaje nawiedzone przez widma, no to dla mnie ma to w sobie jakiś taki autotematyczny, niesamowity charakter. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Can you dig it? O duchach w kinie moglibyśmy rozmawiać długo, ale oczywiście to nie tylko duchów się boimy. Dlatego za tydzień wybierzemy się do Europy, gdzie w latach 50., 60. i 70. zaskakująco popularne stały się wampiry. I całą ich masę mogliśmy oglądać w kinach w tamtym okresie, a my kilka z takich filmów sobie omówimy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.